witamy w kolejnym odcinku. Dzień dobry, Marek. Jedziemy. Gdzie my jedziemy? Gdzie ty mnie zabrałaś? A jedziemy. Żadne historyczne, żadne. Dzisiaj nie, będzie modowo. Sklepowo. Sklepy, bo. Tak. Nie oglądamy olimpiady, nie uczestniczymy w takich bezeceństwach. To się nie godzi. Otwarcie nas rozłożyło. Ja tylko czekam na zamknięcie. Ja myślę, że ten scenariusz, który był, chyba mocno będzie modyfikowany. Chociaż nie, bo myślę, że pierwszą to taką osobą, która, no już nie mówię o panu Babiarzu, który tutaj, jak ta sytuacja z panem Babiarzem się pojawiła, młodzi mogą nie pamiętać, nie znać tego filmu. Ja sobie obejrzałem film Ucieczka z kina Wolność. Polecam. Nie każdy na pewno zrozumie. Osoby starsze oczywiście, jak najbardziej, bo osoby, które żyły w tamtych czasach, sens, to nie jest lekki film, ale idealnie wchodzący w trendy, które się teraz pojawiają. I w trendy, akurat ja uwielbiam boks, no to już widzowie wiedzą. No i po prostu sytuacja z Włoszką, z tym patafianem, no, nie wiem co to. Włoszka jest. To po prostu. Nie, czary goryczy przelało i powiedziałem, za cholerę nie oglądam, mimo całego szacunku dla innych sportowców. Można ich na innych arenach oglądać, w innych jakby. Może takie kategorie stworzą, nie? Tylko dla tych, którzy nie, się nie czują. Nie, to nie jest moja bajka, także w takich olimpiadach to uczestniczyć nie mam zamiaru. Mogą być mistrzostwa, nie wiem, piłkę nożną, której nie oglądam, ale no w każdym innym, tylko już olimpiady to już mi poszły bokiem. A my jedziemy przez miejscowość New Venep. Taka mieścinka. Owaka typowo holenderska, industrii, pomieszane z kwiatami. Tutaj jest właśnie ten rejon, gdzie jest bardzo dużo właśnie kwiatów, takich firm, które zajmują się kwiatami. No i zwykłe holenderskie domki tutaj u nas przy kanale po lewej stronie. Oto kanał. Także my jedziemy sobie gdzieś poodpoczywać. Może uda się faktycznie te dwa odcinki zrobić w tygodniu, jak dobrze pójdzie. Zobaczymy wszystko. To wszystko jest jakby. Bo na jutro też mamy plany wyjazdowe. Także. No dobra, to zostańcie z nami. No i dojechali. Tu od razu jest świątynia pieniądza, a tutaj proszę bardzo. I Natalia przeszczęśliwa. Czy ja wiem? No, przecenki trochę. Dobra, połazimy sobie, pooglądamy. Ty, pan, zaczyna krowić. No jak to w Holandii, no co ma być inaczej. Ale dawno nie było właśnie. A wam powiem, że jeszcze dobry temat, czy o Unii Europejskiej też. Uwielbiam z moim szefem rozmawiać. Ale jak chcesz go ten trochę poddenerwować, to od razu o Unii się tak rozmawia. A co sądzisz? A co sądzisz o Unii Europejskiej? I się facet odpala. To jest po prostu jedna wielka eksplozja. Nienawidzi. Nigdzie tu zresztą. My jesteśmy jakieś antyunijni. Nie, nasz szef też jest antyunijny. O, cukierkownia. Tym bardziej, że on ma więcej do stracenia. On jest farmerem holenderskim. No, pamiętamy w protesty rolników. Także on jest tam mocno nagrzany na nich. Właśnie będzie musiał jedno taki blok pole ścinać z towarem, bo oczywiście Unia Europejska zalecenie. Tak, pozwolili, a później znowuż zakazali, bo się zmieniły, bo gdzieś tam zieloni znaleźli, że to się rozsiewa i tak dalej, i tak dalej. I teraz musi wycinać. Wszystkie pieniądze idą gdzie? Także jest na nich nagrzany jak biała na święta. Nie, czuję się jak bremem w centrum handlowym. No właśnie, tak chciałem. Nie, idę do ślubu. No właśnie, dobra. No to my ruszamy zakupować się. No i gdzie my jesteśmy? U Turka. Przyjechaliśmy na takiego ziemniaka. Jeździliśmy to kiedyś w Istambule. Właśnie rozmawialiśmy z chłopakami. Stąd tam z tyłu. I mówimy, że mieszkaliśmy w Istambule 3 miesiące. Oni, a jaki był powód, że mieszkaliście? Mówi, że uciekliśmy przed COVID-em. No i tak zaczęli się śmiać. Mówią, dziękuję. Oczywiście znają język polski, żeby podziękować. I tak dalej. No, polecamy. Ziemniak. Tak zwany kumpir. Bardzo dobry. Tak, jestem pewien, wiem gdzie jest parking. Okay. Są dwa parkingi, Maciej.
A ten jest właśnie nasz, tu jest sklep, co byliśmy, tak? Chodzimy kółko dookoła, zrobiliśmy, żeby tu dojść. Proszę panią, za mną. No okej. Okay. No dobrze, a powiem wam, to było przegięcie normalnie. Najlepszy ziemniaczek. Ziemniak, słuchajcie, z szwarmą, warzywa, sosy. I ten jeden sos to był tak ostry, że... Lekkie przegięcie. Dawno ostrego nie jadł. Tak, dlatego szybciutko do domu, bo może być kruchła. Czemu tam tyle policji jest? Nie wiem. Coś się porobiło. Pewno policmajstrów. No właśnie, ktoś się pytał jakiś czas temu, czy my czujemy się tutaj bezpiecznie. No powiem tak, no, nam bezpośrednio nigdy nic nie zagrażało, nie czujemy się jakoś tutaj niepewnie. Ale faktycznie jest jakaś jazda w Jumbo. Ale polecam wam kanał Dziki Zachód. Tam są pokazane, co się w ostatnim czasie dzieje w Holandii. Jak gdzieś tam było 400 ileś wybuchów było przy ATM-ach, to bankomatach. Po prostu jazda bez trzymanki, nie? No faktycznie policji się nazjeżdżało. Dobra. Reporter w akcji. A my uciekamy już na swoje. Na swoje. A właśnie, no wracając do tego, że z tą policją. Tutaj mają problem z mafią, takim nazywają Marko, czyli marokańską. Marokańska. I oni tutaj, chłopaki, się tak rozhuśtali, że już nawet nie strzelają się między sobą, bo tam właśnie to, co rozmawiałem z kolegą, z Holendrem, mówi, tam jak póki się strzelali ze sobą, pal licho, ale zaczęli się tak tłuc, że no po prostu giną osoby postronne, a to już się Holendrom nie podoba i się po prostu biorą za to. Natalia płaci, dobra, to my uciekamy. To się po prostu nie dzieje. To jest, nie wiem, od pół godziny chodzimy po parkingu i szukamy, gdzie jest nasz samochód. To nie jest ten parking. No mówiłam. Relanium piątkę i normalnie można... Mówię, że nienawidzę zakupy, nie jakieś... Co to opowiadasz? Po prostu trzeba patrzeć, skąd wychodzisz. Ja, trzeba byłem zaskoczyć. Zaskoczyłaś mnie z tymi zakupami. Nie zaskoczyłam, tylko trzeba słychać mnie. Dobra. O, proszę bardzo. Chińczycy. Nawet tu są. No sytuacja jest taka, że nie jesteśmy w stanie się dostać... Bo to jest całkowicie inny parking. My wjechaliśmy na jakiś inny parking, słuchajcie, schodzi... Gdzieś tu się do jakichś bloków wjechaliśmy. No i teraz musimy... Nie możemy się dostać do klatek, no bo to są bloki... Można? No, wszystko pozamykane. Taki, nie wiem, wjechaliśmy na parking, no i... Na parking dla mieszkańców. Dla mieszkańców. No dobra, to... Jest to. Te kraty się zamknęły. Ja nie wierzę. To się nie dzieje. Wszystko przez siebie. Rozumiecie to? Jest jakaś kaszana. Normalnie nie możemy się dostać do parkingu, gdzie nasz samochód. Ja w to nie wierzę. No dobra. Jak nie drzwiami, to będziemy się ładować oknem. Niczym za pomocą nici Ariadny. Nie, pani się kapnęła, jak powiedziałam, że w windzie tylko jest blok i piwnica. Tak. To ona się jagnęła, która to winda, ale to trzeba nam kilometrów na my przeszliśmy, wyszliśmy po prostu z drugiej strony bloku, tutaj jeszcze między tymi centrami handlowymi są bloki mieszkalne. No i tak musieliśmy... Grzała, jestem normalnie jak kot. A ja jak mysz, bo biegam za nią. To się nie dzieje. To się... O, proszę, jest. Jest! Nie, ja muszę zapłacić za to. Normalnie. Siuu. Właśnie, bo to jest taki parking, o, widzicie, on nawet nie jest oznaczony żadnymi kolorami. To jest po prostu mieszkalny.
To się po prostu nie dzieje. Ja wam powiem tak, teraz wszystkie kasy w Dirku się posypały i nie możemy skasować swoich sprzętów, swoich towarów. No masakra. Do domu już, czas do domu. No i wczorajszy dzień skończył się tak, że spędziliśmy go z młodzieżą pół wieczoru, nie, północy i pół wieczoru. A teraz przyszedł czas na śniadanie mistrzów. Szynka farmerska, nie, to jest boczek farmerski, wędzony. Do tego idą pomidorki i jajca bio. Zobaczmy, co z tego nam wyjdzie. Miało być na wolnym ogniu, no to robimy na wolnym. Natalia nie chce mieć mocno spieczonego, także będzie wesoło. Dzisiaj jeszcze planowany jest wyjazd. Zobaczmy dokąd. Wszystko w jej rękach. Natalia już czeka na śniadanie. Tutaj się już robią teraz pomidorki, boczek już jest wysmażony, pomidorki. A ja teraz mi tak przyszło do głowy, bo ostatnimi czasy chciałem słuchać muzyki polskiej z lat 70., 80., 90. No to wszedłem, bo nie słucham polskiego radia długo, długo. Ja już tylko słucham anglojęzyczne radia. Teraz ostatnio Australię i Nową Zelandię męczyłem. No ale wróciłem do polskich stacji, gdzie jest taka właśnie muzyka z lat 70. Już nie będę wymieniał nazwy, żeby tam nie było. W każdym razie, co mnie zaskoczyło, słuchajcie, czy wy zauważyliście, ile jest reklam lekarstw w polskim radiu? Na wszystko. Na tuptające nogi, na menstruację, na bóle miesiączne, no po prostu na wszystko. Ja jestem w szoku, no nie wiem, nie spotkałem się nigdzie w żadnym, gdzie którego radia bym nie słuchał, żeby takie ilości lekarstw reklamować. To jest to coś niemożliwego, nie wiem, dlaczego to tak wychodzi. Jak to wygląda w telewizji polskiej, bo też nie oglądam. Czy też takie ilości są lekarstw reklamowane? Dziwne. Interesujące. Druga kawa. No i taki mamy efekt końcowy. Spieprzymy to jeszcze troszeczkę. Zaskok? Dobra, smaczności. No właśnie, ktoś mnie pytał, co my za maszyny tutaj mamy, że czym jeździmy. Ostatnio miałem okazję jeździć czymś takim. Mam taki ciapek podobny do naszego chyba C360 Ursusa. To tutaj jeżdżę John Deere'em, ale no to taki wajcha bieg. O, już Natalia nadjeżdża. Ale ostatnio miałem okazję. Pani kierowca, ale miałem ostatnią okazję jeździć tym. Nie wiem, ile to ma koni, ale wam powiem, w środku wyposażenie to nie jest już traktor, tylko to jest, ja wam powiem, maszyna, która naprawdę jest, można pracować długie godziny, komfortowa. Dzień dobry. Nie, dzień dobry, to zaraz będzie właśnie tu będzie. Bo u nas jest dzień dobry, bo kolejny dzień. No maszyna naprawdę, że można na polu spędzić długie godziny w komfortowych warunkach. Klimatyzacja, muzyka, radio, łączność satelitarna. GPS, tak, no, żeby on, jego się włącza i on w sumie przejeżdża przez pole i tak jak ma zaprogramowane, po prostu nie wiem. W sumie można sobie rozłożyć i samemu w dobrą kartę, tą partię pasjansa sobie rozłożyć, no, po prostu. Na telefonie. Tak, na telefonie. I także ja jestem w szoku, że maszyny rolnicze to są takie. Nasz szef kupił go, wiem, że dużo taniej niż normalnie, bo gdzieś tam na aukcji go wytargał, tam za 140 tysięcy jakoś tak. Ale same opony ile kosztują, a koła w ogóle. Dokładnie, te koła. Plus, ja nie wiem jak się nazywa, na przykład tutaj widzicie te dodatkowe urządzenia. To jest do oprysku? To plus takie coś, właśnie te maszyny wszystkie, to jest, są takie koszty, jak ja słyszałem. A wszystko na polu się przydaje, wszystko. Także dodatkowe te baniaki, rozkładane ramiona, które tam pryskają jakimiś środkami i pewnie biją. No, a młodzież siedzi, ogląda polski film, Kogilmogil. Tak? Kogilmogil, no dokładnie. Słuchajcie, młodzi teraz siedzą, oglądają polskie kino, ale stare. Ale co najlepiej, bo młodym jak dawaliśmy polskie hity, zaczynają od Chłopaki nie płaczą, po inne,
to tak, co to jest? Co to za filmy? No. Mówię, o nie, to wy musicie po prostu to nadrobić. I teraz nie? No i siedzą i oglądają. I mówię, co tam się dzieje? Oni teraz Kogiel Mogiel oglądają. No i dobra. Mamy dwóch nowych widzów tutaj mieszkających z nami. Oni wiedzą, że o naszym kanale oglądają. Także Wojtek, pozdrawiamy ciebie i całą rodzinę. No i Pamelę, tak? No. Także pozdrawiamy. A wam za dzisiejszy odcinek bardzo dziękujemy. Samochód znaleziony, jak widzicie. Znaleziony, tak. Tak, także no niech wam się darzy. Niech wam się darzy. A ja?